Już pół roku trwają prace przy budowie obwodnicy Suwałk. Na przebiegu całego 13-kilometrowego odcinka prowadzone są już zaawansowane prace. Najwięcej widać na północy pomiędzy ulicami Reja i Płaskiego. Jest już tam wylana warstwa betonowa, po której będą docelowo jeździły pojazdy. Widać po tempie prac, że ta obwodnica powstanie. Termin oczywiście wynikający z podpisanej umowy to jest do końca kwietnia przyszłego 2019 roku, ale jeżeli w takim tempie będą te prace realizowane, to jest wielka szansa, że w przyszłym roku, późno jesienią, czy może nawet początkiem zimy, będziemy mogli już korzystać z obwodnicy. Obecnie kończy się budowa ronda przy ulicy Płaskiego, które docelowo będzie służyło jako zjazd z obwodnicy na tę ulicę. Budowane są praktycznie wszystkie obiekty inżynierskie. W trakcie realizacji są wiadukty na przybiciu ulic Reja, drogi do Żywej Wody i Potaszni, Filipowskiej, Bakałarzewskiej. Budowany jest też wiadukt nad torami w sąsiedztwie ulicy Raczkowskiej. Bardzo ciekawa konstrukcja powstała we wsi Krzywulka w miejscu, gdzie z obwodnicą przecinać się będzie rzeka Czarna Hańcza. W tym miejscu wybudowano zupełnie nowe koryto rzeki, którym już płynie woda. Nad nią powstaje obecnie most. W czwartek, 10 sierpnia, był tam wylewany beton. Żeby mówić o tym sukcesie, który zbliża się do szczęśliwego finału, to trzeba troszeczkę wrócić pamięcią wstecznie. Gdybyśmy nie wyszli na ulicę, my jako mieszkańcy, również nie ukrywam, że ja inspirowałem mieszkańców do tego, do tych protestów, do wyjścia na drogę krajową nr 8, potem społeczny komitet protestacyjny, który powstał, to też nakłoniłem te osoby do tego, żeby pomogły mi w moich staraniach o budowę tej obwodnicy. Najbardziej głośne i spektakularne akcje zorganizowane przez komitet to trzy protesty, jakie miały miejsce na przebiegu drogi krajowej nr 8 w Suwałkach. Protest nazwany Marszem Milczenia w listopadzie 2012 roku, który skupił około 1000 osób. W marcu 2013 roku przez 4 godziny blokowano drogę wraz z koncertami, a w czerwcu 2013 roku zorganizowano zawody sportowe. Później, przed tym ostatnim, pamiętam, protestem, który był protestem tym sportowym, na dzień przed dotarła do nas taka informacja, że powstał krajowy program budowy dróg na kolejny okres i tam została wpisana nasza obwodnica. I później już się wszystko fajnie potoczyło. Bo w listopadzie 2014 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, która jest inwestorem, ogłosiła przetarg na budowę suwalskiej obwodnicy, który został rozstrzygnięty 12 sierpnia 2015 roku. Przetarg wygrała firma Budimex, z którą podpisano umowę 29 września 2015 roku. W tym wydarzeniu wziął udział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Budimex wykona całą inwestycję za prawie 299,5 miliona złotych. Z opublikowanej przez Polską Akademię Nauk analizy wynika, że niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe. Wśród tych miast nie ma Suwałk. Niestety znalazło się tam większość miast z naszego regionu. Praktycznie Suwałki są jedynym miastem w tym zakątku Polski północno-wschodniej, które nie znalazło się w grupie tych 122 miast. Jeżeli chodzi o miasta z naszego sąsiedztwa, to na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze znalazły się Augustów, Łomża, Zambrów, Grajewo, Giżycko-Olecko, Ełk, Sokółka. Praktycznie wszystkie duże miasta w sąsiedztwie Suwałk. W tej chwili powstaje taki pakiet na rzecz średnich miast. To jest takie rozwiązanie mające na celu zaradzenie tej trudnej sytuacji miast tych 255, ale ze szczególną uwagą na te miasta w tej grupie miast najgorszych. I tutaj będą uruchamiane środki finansowe. Ministerstwo Rozwoju dla miast średniej wielkości przeznaczy 2,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu na jedno miasto daje kwotę blisko 10 milionów złotych. Miasto Suwałki już przygotowuje swój projekt, na który będzie chciało pozyskać środki finansowe. Mamy takie zdegradowane tereny w centrum miasta, mamy problem właśnie tutaj kolei,
która wcina się w centrum miasta. Tam mamy przecież ten ruch kolejowy, towarowy, który chcemy wyprowadzić na zewnątrz naszego miasta. Chcemy, żeby tylko do centrum naszego miasta przyjeżdżały pociągi pasażerskie, nietowarowe. Dlatego też miasto Suwałki przygotowuje swój projekt związany z tymi terenami kolejowymi. W planach jest kompleksowe rozwiązanie kwestii zagospodarowania terenów PKP w centrum miasta.